Warszawy przyleciał samolotem były prezydent Stanów Zjednoczonych Herbert Hoover. Na lotnisku witali go przedstawiciele rządu, władz oraz personel ambasady Stanów Zjednoczonych z ambasadorem Bliss Lane na czele. Prezydent, który zna dawną Warszawę z okresu ubiegłego ćwierćwiecza, zwiedził najbardziej zniszczone dzielnice stolicy. Dzisiejszy obraz Starego Miasta wywarł wstrząsające wrażenie na prezydencie Hooverze. Przyjaciel Warszawy odwiedził jedno z przedszkoli, gdzie spędził dłuższy czas w towarzystwie dzieci i wychowawczyń, interesując się warunkami życia małych warszawiaków. W ramach Światowego Tygodnia Młodzieży odbyły się wielkie uroczystości w stolicy Polski. Delegacje polskich organizacji młodzieży złożyły wieniec na grobie nieznanego żołnierza. Pamięć poległych uczczono minutą ciszy, po czym pochód młodzieży udał się na krakowskie przedmieście. Przed Pałacem Prezydium Rady Ministrów serdecznie przyjął młodzież prezydent Bierut w towarzystwie premiera i ministra oświaty. Wieczorem uczestnicy zjazdu zgromadzili się w sali Romy. Zgromadzonych powitał obywatel Ignar, członek Komitetu Wykonawczego Światowej Federacji Demokratycznej Organizacji Młodzieży. Z kolei wygłosiła przemówienie obywatelka Krysanka w imieniu Centralnej Komisji Porozumiewawczej. Zgromadzenie zakończył piękny pokaz tańców ludowych. W Rzeszowie przybył dla dokonania przeglądu jednostek polskiej marynarki wojennej naczelny wódz Wojska Polskiego, minister obrony narodowej, marszałek Michał Rola-Rzymierski. Marszałek wśród oficerów i żołnierzy naszej marynarki. Ten wilczek morski przyszedł tu aż znad oki. Dziś nareszcie marzenia jego spełniły się. Jest polskim marynarzem. W porcie wojennym na Oksywiu marszałek dokonał lustracji łodzi podwodnych Sęp, Żbik i Ryś oraz trawlerów Rybitwa, Czajka i Żura. Marszałek zwiedził wszystkie okręty wojenne stacjonujące w porcie, interesując się żywo ich wyposażeniem bojowym. Wrocław, prastara siedziba Piastów Śląskich. Oto budynki Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu. Na dziedzińcu uniwersyteckim pełni służbę straż akademicka zasłużona w dziele zabezpieczenia porządku i dobytku wrocławskich uczelni. Jesteśmy na Politechnice. Wykład inżyniera Smoleńskiego. Jest to jeden z najbardziej zasłużonych twórców naszej nowej Politechniki. Hala maszyn. Profesor Idaszewski, dziekan Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego, który pierwszy rozpoczął wykłady na Wrocławskiej Politechnice. Zakład Mikrobiologii Lekarskiej Uniwersytetu pracuje pod kierownictwem profesora Hirschfelda, dziekana Wydziału Lekarskiego. Klinika ginekologiczna jest jedną z najlepiej wyposażonych klinik w Polsce. Wysłannik Polskiej Kroniki Filmowej utrwalił na taśmie przebieg operacji dokonanej w asyście studentów przez świętej pamięci profesora doktora Henryka Becka, którego niedawny zgon przyniósł nauce polskiej niepowetowaną stratę. Żłobek dla noworodków przy klinice uniwersyteckiej. Ci młodzi Polacy urodzili się już na wolnej ziemi śląskiej. Daj nam, Boże, takich jak najwięcej. Manifestacją polskości Wrocławia były wielkie uroczystości kościuszkowskie.
U pamiątkowego kamienia trzymali wartę honorową żołnierze partyzanci, uczestnicy walk o niepodległość, członkowie wszystkich podziemnych organizacji wojskowych. W sprawach ziem odzyskanych nie ma między Polakami różnic politycznych. Jedno jest pewne, musimy tę ziemię utrzymać i zagospodarować. Sprawa odbudowy jest także sprawą całego narodu. Przez subskrypcję pożyczki odbudowy kraju dźwigniemy Polskę z ruin i ożywimy nasze życie gospodarcze. Pożyczkę subskrybują wszyscy, bez względu na stanowisko, stan majątkowy i przynależność partyjną. Prezydent Krajowej Rady Narodowej. Przewodniczący Naczelnego Komitetu Pożyczki Karol Popiel. Wicepremier Stanisław Mikołajczyk. Wiceminister Spraw Zagranicznych Modzelewski. Szef Departamentu Służby Zdrowia generał profesor Szarecki, który niedawno powrócił z Anglii. Obywatel Grzybowski, robotnik warsztatów samochodowych BOS-u. Obywatelka Okoliczowa, nauczycielka szkoły powszechnej w Warszawie. Właścicielka sklepu w Warszawie przy ulicy Pulaskiej, Felicja Pichacz. Znakomita artystka Elżbieta Barszewska, subskrybująca pożyczkę w garderobie Teatru Polskiego na chwilę przed spektaklem Lili Denedy. W lotniczych warsztatach doświadczalnych w Łodzi wre praca. Tu wspólnymi siłami polskich inżynierów-konstruktorów, techników i rzemieślników stworzono nowy typ samolotu Szpak-2. Spod rąk polskich robotników wyrasta kształt latającej maszyny. Na ludzkim lotnisku odbył się pierwszy próbny start Szpaka. Samolot przeleciał nad Łodzią i wkrótce wylądował na warszawskim lotnisku na Okęciu. Tu jego wykonawcy przekazali go Ministerstwu Komunikacji. Ciągnienie loterii państwowej. Komu przypadnie milion? Tradycyjnym zwyczajem dziewczęta z domu sierot reprezentują fortunę. I los rozstrzygnął. Rybnik na Śląsku zdobył milion. Posiadacz 2/4 milionowego losu, obywatel Miesok, śpieszy po wygraną. 3/4 przypada w udziale uczennicy szkolnej pannie Jadzi, która właśnie męczy się nad klasówką. Wygrana wygraną, ale zadanie szkolne trzeba rozwiązać. Wreszcie ostatnia ćwiartka należy do pewnej urzędniczki, która niestety nie chce zdradzić swojego inkognito. Świetny aktor Władysław Grabowski obchodzi 40-lecie pracy scenicznej. Na jubileuszowym przedstawieniu widzieliśmy go w Zemście jako Dyndalskiego. Cześnika grał Jerzy Leszczyński. No, jak tam było? Bardzo proszę, mocium panie, me wezwanie, mocium panie wziąć po sobie mocium. Niech cię karci chwycą z taką pustą mózgownicą. Mocium panie, cymbał pisze. Jaśnie pana własne słowa. Idłeś, przepisz to de novo. Mocium panie opuść wszędzie. Z tych kawałków trudno będzie. Jubilata serdecznie przyjmowali koledzy, przyjaciele i licznie zgromadzona publiczność. Alianckie władze okupacyjne zorganizowały demokratyczne przeszkolenie policji niemieckiej. Podobno po takim kursie hitlerowscy policjanci stają się zagorzałymi przeciwnikami Werwolfu. Tak przynajmniej utrzymują łatwowierni anglosasi. Miejmy nadzieję, że spośród policyjnych Gretchen nie wyrośnie nowa Irma Greise. Czy nie za wcześnie na kształcenie Niemców w tak ulubionym przez nich zawodzie? Jeszcze jeden przyczynek do stosowanych przez aliantów metod wychowywania Niemców. Żołnierze amerykańscy przygrywają Niemcom w Radio Frankfurt. Może pod wpływem muzyki złagodnieją. Well,
you come with me, my Phyllis dear, yon blue mountain free, where the blossoms smell the sweetest, come, rove along with me. It's every Sunday morning, dear, when I am by your side, we'll hop into the wagon and off we will ride. Wait for the wagon, wait for the wagon, wait for the wagon and we'll all take a ride. Where the blossoms smell the sweetest and the birds they sing so sweet, I have a cabin full of sand, something good to eat. Come listen to my story, dear, it will relieve my heart. So jump into the wagon and off we will start. A to już nie dla Niemców. Najnowsze modele kapeluszy paryskich. Ten model nazywa się Wiosna. A ten znów z powodów trochę zagadkowych nosi nazwę Kariera. Półcień. A oto groszek pachnący. Model Horoskop dla zwolenniczek astrologii. Dla amatorek powieści kryminalnych Arsène Lupin. Tęczowy wieczór. A na zakończenie Paryż. Tylko dlaczego bez wieży Eiffla?